akurat się bawimy w złocenia, bo jesteśmy na renowacji architektury, więc bawimy się w złocenia dzisiaj. Trzeba bardzo dużo cierpliwości do tego kierunku, szczególnie jeśli chodzi o naukę. Tutaj jest nasz pan z zawodowych i może sam powiedzieć, że naprawdę dużo trzeba, żeby się nauczyć tego wszystkiego. Na pewno ciekawy kierunek. Tak, i też myślimy, że to jest kierunek takiej przyszłości, bo jednak zabytki zawsze będą i jednak trzeba będzie ludzi, żeby to odnowić. Ponad 40 wystawców tutaj dzisiaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym i wszyscy ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji albo są w tym bardzo ważnym momencie życia, kiedy tak naprawdę wybierają swoją przyszłość, mogą tutaj przyjść, zapoznać się ze szkołami, zapoznać się z ich ofertą, porozmawiać, podjąć decyzję albo zmienić decyzję. Przyjdźmy z założenia, że skoro wracać, to z przytupem i poszerzyliśmy nieco ofertę, a więc są tutaj również szkoły wyższe, ale są potencjalni przyszli pracodawcy. Myśleliśmy zobaczyć szkoły, jak się wystawiają, co proponują, co pokazują. Ja się zastanawiam nad mechatronikiem. Nad mechatronikiem tutaj w technikum elektrycznym. Okej, a skąd taki wybór? Mój tata się zajmuje elektroniką dużo, ja może też się będę zajmował. No ja mam lekki kłopot, dlatego tutaj przyszłem, bo muszę wybrać szkołę, tak? Ale mniej więcej jakiś kierunek masz? Czy mam? Raczej technika, raczej tą stronę. Elektryk, coś, mechatronik, coś w tym stylu. Albo mechanik też. Może jakieś mundurowe też ciekawe. Dlatego tu przyszliśmy, tak, zobaczyć. Razem z tą wiosną, z uśmiechem ruszamy w kierunku decyzji życiowych. Jak każdego roku absolwenci klas ósmych, jak i maturzyści poszukują dalszej drogi. Był krótki epizod związany z COVID-em i zmianami, które następowały, że tutaj się nie spotykaliśmy, ale wracamy i jak widać już o godzinie przed 9:00 zainteresowanie jest duże, a jeszcze nie rozpoczęliśmy. Myślę, że oferta szkół jest bardzo bogata. Warto podejść, ponieważ uczymy się resocjalizacji, to jest umiejętność, która może się przydać tak naprawdę każdemu, bo nie wiadomo, kiedy spotkamy osobę potrzebującą pomocy na ulicy. Do nas głównie przychodzą osoby zainteresowane klasą medyczną albo ogólnie naszymi zajęciami ratowniczymi. Warto, ponieważ ona bardzo dobrze przygotowuje do późniejszej nauki na kierunkach medycznych, na ratownictwie, na lekarskim, na pielęgniarstwie. Nie trzeba nic wiedzieć, my nauczymy wszystkiego, co trzeba. Chcemy jako Opole pokazywać możliwości, tworzyć możliwości dla młodych ludzi. Oferta jest bardzo bogata, bo są i kluby sportowe, i szkoły, i nawet uczelnie wyższe, więc można przeglądnąć dosłownie wszystko. No i życzę tym, którzy dzisiaj przyjdą na targi, dobrych wyborów życiowych, właśnie takich, które pomogą mi w przyszłości być szczęśliwi i radośni, bo świat się bardzo zmienia dynamicznie w chwilę i wcale nie jest łatwo dokonywać wyborów, a na pewno warto inwestować w edukację, w oświatę, bo to, co mamy w głowie, zawsze jest z nami. Tutaj ta oferta jest dość stała, bo my te szkoły mamy już od lat. Niemniej jednak zmienia się ich oferta. Zmieniają się jakieś szczególne kierunki, albo dochodzą jakieś nowości, bo wiadomo, że edukacja jednak też ewoluuje, zmienia się, dostosowuje się do rynku pracy. Więc tutaj te szczegóły, o których normalnie nie można wyczytać w ulotce lub można uzyskać odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi właśnie w tych ulotkach. I temu służą właśnie te targi.